Leon, biegnij! Kurwa, biegnij! Spadaj stąd, gnoju! Aj! Granat do japy! Spadaj, ty przydolu! Otwórz te drzwi. Dobra. Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Troczek i witam was w kolejnym odcinku z gry Resident Evil 2. Mam nadzieję, że poprzednie odcinki wam się podobały. Już poczytałem delikatnie wasze komentarze. Zauważyłem, że całkiem spora ilość osób chce, żebym dalej prowadził tę serię. To mnie bardzo, bardzo cieszy. Mam nadzieję, że kolega śpi. I rozpoczynamy dalsze poszukiwania. Plan na dzisiejszy odcinek jest ogarnięcie ze wschodniego biura, zebranie tych trzech rzeczy i później przejście do wyjścia ewakuacyjnego na górę i ogarnięcie sobie pracowni plastycznej. Jak zauważyliście, na plecach już mam shotguna. Właśnie też w pracowni plastycznej była... Cześć. W pracowni plastycznej była właśnie karta magnetyczna, którą wcześniej mieliśmy w... Boże, gdzieś tutaj chyba. W sali odpraw była. W sali odpraw była karta magnetyczna, która pozwalała nam zabrać shotguna z pokoju z depozytami. A my teraz musimy poszukać amunicji. Dobra, kolega tutaj nie wejdzie do nas, bo i tak tutaj jest zagrodzone. Zielona roślinka nam się przyda. I granat błyskowy oczywiście nam się przyda. Trzy granaty będą służyć nam naprawdę mocno do obrony. A tu nikogo nie ma, ale możemy tędy chyba wyjść. Mam nadzieję, że tutaj zombie się jeszcze nie przedostały na drugą stronę. Tutaj, jak pamiętamy, mamy zniszczony helikopter, gdzie ten alarm przeciwpożarowy naprawdę, naprawdę nam zaszkodzi. Coś czuję... O, zombie. Coś czuję, że naprawdę bardzo nam zaszkodzi. Ziomek, musiałeś się tak przykleić do mnie? Co ja jestem? Dobra. Headshot. O nie, pudło. Dobra. Czy ja mogę nóż od ciebie odebrać? Ja nie mogę noża od niego zabrać. O, mamy przewalone. Ale dobra, postaramy się przejść teraz do art roomu, który pomoże nam, sądzę, w dalszym etapie rozgrywki. Kurde, ale za mnie gapa, ale dobra. Zapomniałem jednej rzeczy zabrać. Mamy rzeźbę, rzeźbę lewej ręki. Użyj i teraz trzeba coś do niej włożyć, czyli musimy się i tak cofnąć. Mała kulpa. Musimy się cofnąć do głównego holu, żeby zabrać, zgaduję, księgę. No bo wygląda na to, że w tej księdze coś ta ręka musi trzymać. A pamiętamy, znaleźliśmy ją odcinek albo dwa odcinki temu. Więc czemu by nie wykorzystać? Marvin cały czas sobie drzemkę robi. Dobrze, że do niego zombiaki przynajmniej nie dochodzą. Dobra, podchodzimy. Zieloną roślinkę możemy przechować. Na razie nam się nie przyda, a zresztą... Dobra, nawet możemy ją wziąć i czerwone zioło też wziąć. Połączymy sobie z tym. I mogę to na razie przechować. Nie będzie mi za bardzo potrzebne. Nie wiem, co z tymi broniami. Honor Samuraja, model Jill Chris. Dajcie znać, czy to się opłaca brać, czy tak nie za bardzo. Bo nie mam pojęcia. Dobra, poproszę to. Część zamienna ta jeszcze nie jest mi potrzebna. Dobra. Na wszelki wypadek zapiszemy, bo czemu by nie. Mam nadzieję, że miejsce mi się jeszcze nie skończą. Teren będzie szybciej? Tędy będzie szybciej przejść. Górą. No widać, że Leon już zostawia masę krwawych śladów za sobą. Miejmy nadzieję, że nie śmierdzą za bardzo. Że tak Marvina podczas słodkiej drzemki tak no, nie zjedzą. Dobra, idziemy teraz do art roomu. I zobaczymy, co dalej będzie. Coś mi się zdaje, że w tym rejonie naprawdę, naprawdę bardzo dużo będzie się działo, moi drodzy.
Tutaj staram się iść po cichu, żeby nasłuchiwać wszystkiego, co tutaj jest możliwe. Goddammit. Co? Użyj. I co, to tyle? Ej, serio? Myślałem, że ona musi coś... A, poczekajcie, wiem. Daj mi rękę. To połącz z ręką. No właśnie, lewa ręka z książką. I przynajmniej mamy mniejsze. Myślałem, że wszystko po kolei można. O, zobaczcie. I tu taki środkowy palec powinien się pokazać. Czyli mamy berło. Berło, ale do czego nam to berło jest potrzebne? Możecie mi powiedzieć? Bo ja nie mam pojęcia. Do czegoś na pewno. I naprawdę nie wiem, do czego mi to berło jest potrzebne. Ty, ziomek, już naprawdę nic nie masz ze sobą do roboty? A jaka lipa. Tu jest okej, jest okej, dobra. Czy mam jakieś żyćko? Mamy, mamy trochę amunicji. No to idziemy dalej na eksplor. Może przejdziemy dalej i się dowiemy, co nas tutaj czeka. Poproszę kolejne deski. No cóż to? Nie mogę berła wykorzystać jako korbki? No niestety nie. Czyli dobra. Z tej części... Z tej części wszystko. No szkoda. Musimy znaleźć gniazdo korby. Znaczy korbę musimy znaleźć. Czyli ten bloczek możemy zostawić sobie na później. Ale, moi drodzy. W poprzednim odcineczku znalazłem coś takiego jak przecież instrukcję co do hasła do jednego z sejfów, który został przeniesiony do sektora F1, który był... Tutaj? Tak, tu jest sejf. Czyli możemy polecić tam i otworzyć go. Znamy kod 9 razy w lewo, 15 w prawo i 7 razy w lewo, co jest ciężkie do zapamiętania, ale da się ogarnąć. Dobra. Jeszcze czytałem komentarz z was, że tutaj na biurkach są imiona osób, żebym mógł odblokować swoje biurko. Więc pozwolicie, że zaraz również tym się zajmę. Ale dobra. 9 razy. Udało się! Pierwsze włamanie i mamy kolejną torbę na biodra i mamy 4 sloty. Oh yeah, moi drodzy. Dobra. Czyli tutaj już mamy coś ogarnięte i teraz tak, imiona. Mamy Neila, Eliota i kogo jeszcze? I Dawida. N-E-N-E-D, tak? N-E-D. No to sprawdźmy. No, proszę. N... E, D. Super, udało nam się pierwsze otworzyć. Jestem ciekaw, jakie niespodzianki nas czyhają tutaj. Marvin, Rita i kto? I kto? O, Marvin, Rita i George. Marvin, Rita, George. MRG. Dobra. MRG. Super, udało się. Dziękuję oczywiście za pomoc. Pojemny magazynek do Matyldy. Połącz. Taki przedłużone. Coś, nie powiem co. Czy w tym bloku jeszcze musimy coś zrobić? Tak, musimy. Musimy przejść do ciemni. Znaczy nie, to jest po prostu mój save pointcik. Musimy znaleźć drzwi oznaczone znaczkiem Kiera. Ja mam przy sobie nic nie mam. No to możemy tędy przejść. To jest pokój z depozytami, do którego na razie jeszcze nie mamy wstępu. Znaczy mamy wstęp, ale nic z tego miejsca nie wyjmiemy. Jeżeli mamy jeszcze jednego przycisku, mianowicie z cyfrą zagaduję 2. Profilaktycznie sobie zapiszę. No bo po co mam się jakoś tak, wiecie, zamęczyć i tak dalej. Mamy chyba, nie wiem, z 10 minut odcinka, więc bawimy się dalej. No i oczywiście, moi drodzy,
ten odcinek będzie dłuższy, tak jak chcieliście. Na pierwszych premierach, pamiętam, chcieliście, żebym robił odcineczki po... troszeczkę dłuższe. O. I... Czy to mnie dokądś doprowadzi? Do prysznicy i do pomieszczeń Starsów. Na górę jak wejdę, to mi to nic nie da, prawda? Ponieważ przejdę tutaj i zachodni magazyn, wybuchała barykada. Ale do niej nie potrzebuję się dostawać. Znaczy, przynajmniej na razie nie mam czym. Bo nie mam baterii. Zgaduję, że bateria jest potrzebna, więc przejdziemy tędy. Ale naprawdę, jak patrzę na tą dziurę, co tutaj jest, to tutaj ogromne bydle musiało się przedostać. Witam wszystkich przeserdecznie. Jest wszystko w porządku. Wow. Nie wiem dlaczego, ale ta... Jezu, ten potwór mnie tak przeraża. Jest taki brzydki, Boże, jedyny. Dobra, ale okej. Okay. Bierzemy baterię. Kluczowy przedmiot, 9-woltowa. Mam nadzieję, że dzięki baterii będę mógł uruchomić ten ładunek C4. Kurde, co dzieje się takie spadki klatek w tej grze? Nie rozumiem, co się dzieje. Mamy jeszcze 3 miejsca, a tutaj mamy jeszcze ważne, tak. Wydajny proch i spray leczniczy. No, możemy to wykorzystać. Proch, wydajny proch wykorzystamy do robienia amunicji do strzelby. A spray, no to będzie na później przynajmniej do garnięcia. Czyli teraz musiałbym się cofnąć, tak? No tak, bo do pralni nie mam, bo tutaj też potrzebuję klucza Karo. Nie biegnij. Ja tylko przechodzę, śpi sobie dobrze. O, dobra. Jesteśmy uratowani. Dobrze, że on... On jest ślepy, moi drodzy, on jest ślepy, to jest przepiękne. I zobaczmy, czy ta bat... Cicho bądź! Mnie tu nie ma. Cicho bądź. Co ty, kurde, auto aima se włączyłaś, czy co? Dobrze. No, moja postać cały czas jest na shifcie. Dobra, zobaczmy... Głupi cień. Przestraszyłem się głupiego cienia. Dobra, i wracamy do tego pomieszczenia. To tutaj było? Nie wydaje mi się. Ty, kolego, chyba nie byłeś tak spuszczony do dołu, co? Tu mam jednego zombiaka. Trzeci amulet. Czy potrzebna bateria jest? Nie. God damn it. Berło? Granat? Pocisk? Deska? Spray? Nie wiem. Zgaduję, że potrzebujemy jakieś... urządzenie elektryczne. No właśnie, przecież... Przepraszam. Kolega się... Niech śpi dalej. Przecież my mamy coś takiego jak urządzenie elektryczne. Więc możemy wykorzystać to chyba do uruchomienia tego. O Jezu, już się obudził gruba. Nie będę na razie wchodził z nim w interakcję. Ponieważ po prostu będę tracił na tę amunicję, a wiemy, teraz z powiększonym magazynkiem, ja jestem po prostu kozak. 24 naboje, Marvin, siemano. To jest po prostu to. Ale zobaczmy. Przecież... mamy urządzenie elektryczne. Może to jest potrzebne do tego, ale dobra, to na razie możemy oddać. Bateria, nie wiem, dlaczego jest mi potrzebna. Krótka laska z klejnotem, to też nie wiem. Kompletnie nie wiem, do czego te przedmioty są potrzebne. Proch strzelniczy. Możesz dać i wydajny proch, no to stworzę z tego amunicję.
Połącz z tym i mamy amunicję do shotguna. Oh yeah! Teraz już nikt nam nie podskoczy. Dobra, tą część zamienną możemy trzymać. Szczerze. Ej, no bo kręcę się jak kurde smród po gaciach. Ja nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Tutaj wszystko badaliśmy. Jak widzicie, każde pomieszczenie jest zakończone, jeśli chodzi o przeszukiwanie. Tutaj mamy roślinkę, której na razie nie chcę zbierać. Na później będzie. Do tej części się na razie nie dostanę, ponieważ nie mam korby. Tutaj jest safe, to tam wiecie. Czy przydałby się pewnie, ale no nie wiem. To jest jakiś zameczek pod prysznicami. Nie wiem, co oni chcą, żebym zbierał. Tu mamy proch strzelniczy w holu. Nóż bojowy w bibliotece. O. Czy ja chcę się cofać do biblioteki? Nie, nie chcę się cofać. Dobra, to sprawdźmy jeszcze ostatni raz ten urządzenie elektryczne. Może to będzie do czegoś potrzebne, żeby C4 w końcu wybuchło. A to wiecie, nagle się okaże, że troczek, żeby to zrobić, musisz zrobić to, to, to i tamto. Ale żeby zrobić tamto, to musisz zrobić to, to i to. I wiecie, będę latał, latał. I latał. Siema, ziom. Nie będziemy wchodzić z nimi w interakcję. Nie są aż tacy ładni. Jak ja. Ja bądź. On chyba może przechodzić przez drzwi, więc... Jeżeli ma przyjść do mnie, to i tak przyjdzie. O! Nie. Co ja muszę zrobić, przepraszam? Właśnie, moi drodzy. Połączyć to z tym. Jest detonator! Super. nie wiem, dlaczego ja na to na samym początku nie wpadłem. 10. 9. Przyszykujmy się na mocne pier... Pip! Nięcie. Likier się obudził. Nie, tutaj też zombie idzie. Dobra, ja na razie chcę sobie przypomnieć notatki. Notatki funkcjonariusza i ja cię kręcę. Nie wiem, skąd ten zombie się tutaj wziął. Dama potrzebuje laski, węża i łuku. Laska, łuk i wąż? Dobrze. Medalion z niewiastą. Wow. Nie podchodź. Mówiłem, żeby nie podchodził, no. Ale ten pisk. Uhu! Przepraszam. Spada! Leon, biegnij, kurwa, biegnij! Spadaj stąd, gnoju! Aj! Granat do japy! Spadaj te przydolu! Otwórz te drzwi. Dobra. O mój Boże, moi drodzy, ciepło mi się zrobiło, Jezu Chryste. O Boże. O, podkułam szybkie odwracanie. No to tym nie widziałem.
Dajcie mi mieszankę ziół ZZ. No już, 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 wyjdź. Proszę, no. Boże. O mój Boże. Tego się... nie spodziewałem, że te likiery nawet będą mnie dalej gonić. Chyba się jakiś zombie obudził. Nie no, ja z shotgunem teraz chodzę. Nie ma bata, żebym... teraz się jakoś, wiecie... afiszował z pistolecikiem. West Office. Dobra, mamy spokój, moi drodzy. Mamy spokój. Mam nadzieję, że u Marvina wszystko w porządku. Ta, śpi sobie, chłopaczyna. Ale zobaczcie, tutaj mamy... czy to oznacza, że ja teraz to przejście ogarnę? Dobra, mamy mamy zapis. Zapisywaliśmy przecież. No i dobra, no i mamy zapis. Znaczy zapis, Boże, otworzyliśmy. Marvin! Marvin! Czy ja mogę to jakoś otworzyć? No mogę. A czy to oznacza, że ja wychodzę już całkowicie z tego posterunku? Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Hey, Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, no, I... save yourself. Come on, I've got you. Go! On chyba nie chce. It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. Ale... it's on you now. Marvin. Just go. Marvin, no... no co ty, chłopie? Czy on został aż tak mocno pogryziony przez zombiego? Aha. Ej, mam nadzieję, że ja się cofnę do tego pomieszczenia. Bo jeżeli tak, jeżeli się nie cofnę, to jest dupa. Ej, halo. Posterunek, ale... no dobra, poczekajcie. Żebyśmy się nie zagubili. Tutaj chyba raczej nie było nic. Tutaj wszystko przeszukaliśmy. Do pomieszczeń socjalnych i tak dalej nie mogliśmy przejść, bo to była brama, za którą był zombiak. W recepcji, tutaj, nie znaleźliśmy jeszcze klucza do... klucza z kierem. I mamy jeszcze kolejnego znaczka. Tutaj. W biurze Starsów potrzebujemy znaleźć pendrive'a. Ale no nigdzie go nie było przecież. Ale no dobra, no mam nadzieję... wiecie, mamy save'a, więc możemy się cofnąć w razie potrzeby. Możemy się po prostu cofnąć. Ale przyznam... kurde, mocne. Co to? Też korbki nie mogę. Kolejny safe room, tak? Kolejny. Prostrzyńczy, dobrze. Amunicja. Moi drodzy, wiecie co oznacza amunicja? I przedmioty, które pozwalają tworzyć amunicję. Dobra, czyli to jest ten zapis 20.50. Okej. Okay. Czyli to będzie nasz taki główny zapis, jeżeli będziemy chcieli się cofnąć i znaleźć. Więc dawajcie znać koniecznie, czy czegoś nie pominąłem. O, dajcie mi to. Wydajny proch strzelniczy. To się przyda zrobić jeszcze kilka pocisków do shotguna, bo zauważyłem, że shotgun to jest mój najlepszy przyjaciel. Dobra. Tu nie ma przejścia.
Winda? A kuku? Ciekawe, gdzie mnie to zaprowadzi. Przyznam się szczerze, tutaj już niczego dalej nie... Znaczy, nie pamiętam ogólnie z oryginału, ani z żadnych gameplay, ponieważ nie chcę sobie spoilerować. O kurde. Sorry, jeżeli będą... Będą jakieś dropy FPS-ów, moi drodzy. Chyba na razie może na pistolet, co? Ile mamy granatów? Jeszcze dwa mamy. Dobra. Tutaj mamy jakieś przejście. Coś dużego. Albo ktoś tam po prostu idzie. Brzmiało to, jakby ktoś na szpilkach tam szedł. Bo to nie brzmiało jak i tak typowe trepy, które Lioś ma. Ale no zobaczymy, tutaj jakiś generator. Boże, ile to jest pomieszczeń, to... Takie bajery przechowuje się pod posterunkiem policji? To chyba jeszcze jakieś oczyszczanie ścieków? Nie wiem, ludzie. Co my tu mamy? Okej, dobra. Wiecie, ja też nie za bardzo chcę sobie spoilerować, żeby nie psuć sobie zabawy. Ale no mam nadzieję, że posterunek policji, tamtą część posterunku policji jakoś udało się sensownie ogarnąć, jeżeli o czymś zapomniałem. Dzień dobry? Kolego? To jest ten wirus G? Dobrze pamiętam? Jak się pan nazywa? Bo co do historii pana, to ja kompletnie nic nie pamiętam, ale zgaduję, że jest pan mocno fabularną postacią. No nic tu chyba, Leonku, nie zdziałaś, wiesz? Chyba mamy OP ścierwo do pokonania. Dobra, amunicja, dobra. Okej, okay, no ja tu słyszałem dźwięk subskrypcji. Dziwne, że mi się to jeszcze nie wyłączyło, ale dobra. Czyli trzeba przed nim uciekać, tak? Chyba nie. A, no chyba tak. Co to jest? Nie chcę tego. Nazad! Spadam stąd! A nie, to ja tu byłem. Sayonara, sayonara, typie. Mnie tutaj nie ma. Mnie w to nie angażuj. Nie jestem twoją rodzinką. Znam typa z intra gry, ale... I wiem, że chyba... Co ty nie powiesz, Leonku? Musisz go zabić? Może na herbatkę? O, masz granat. Przepraszam. Pardoncik. Na razie pan się niech do mnie nie odwraca. Dobra, dobra, pistolet. Przepraszam, że tak wariatę, ale to spotki FPS-ów, nie wiecie. Rozdrażniły. Powiedzcie mi jeszcze, kurde, że nie trzeba go atakować, to normalnie będę wściekły. No nie, teraz mnie zabiję, teraz mnie zabiję, zabiję mnie, zabiję mnie! Aaaa! Dobra, skopał dałaś, Leon, bardzo dobrze. Czy może mi ktoś powiedzieć, jaka jest tu droga ucieczki? Nie mam, nie? Dobrze. On się zajął sobą. Może mi ktoś znaleźć drogę ucieczki? Bo ja naprawdę nie mam pojęcia, co ja mam tu zrobić. On tak napierdziela w to, że ja już nawet sam nie widzę, gdzie mam iść. Droga ucieczki, droga ucieczki, droga ucieczki, Jezu Chryste, droga ucieczki, droga ucieczki, droga ucieczki. Nie wiem. 3 days later. Zawirusowany? To zgoduję, nie jest... Udało się! Czyli trzeba było mu cały czas w oczko strzelać. O-o. O-o. A, dobra, cześć! Cześć! Udało się. Ktoś
Ktoś mnie obserwuje. Ewidentnie. Gdzie ta drabinka się pojawiła? Nie wiem dlaczego, czemu no to tak nie wpadłem od razu, ale no okej. Okay. Poczekajcie. To był granat? To ja mogę granat mu rzucić nawet, tak? Mam nadzieję, że etap montażu przyspieszył tą zabawę. A no rzeczywiście, to był granat. No rzeczywiście, nie zauważyłem. Zielona roślinka, teraz poprosimy tak... O, wiem, przecież groczał mnie uczysz. Połącz, użyj. Przenieś. Dobra. Moi drodzy, takiego pojedynku to ja się nie spodziewałem. O, tu jest ramiona. Czy jest coś tutaj jeszcze? Roślinka. Dobra. Mam dużo roślinek jeszcze schowanych w skrzyni. Można? Dzień dobry. O, proch strzelniczy. To już mi się bardziej podoba. No zobaczcie, roślinka. I zaraz będą komentarze. Troczek, to dlaczego tam nie zebrałeś roślinki, skoro... No bo tu miałem bliżej. A zobaczcie, jak fajnie wygląda ten granat u jego boku zaczepiony. Przynajmniej widać, że mamy jakiś... tego. Że mamy... Nie wiem, co chcę powiedzieć. Że to, co zbieramy, jest przynajmniej jakoś pokazywane, że nie tylko w niewidocznym plecaku się chowa. O, schody, znaczy kładka. Ej, no to nieźle, ale takiego pojedynku z bossem to ja się nie spodziewałem. On tam spadł niżej, więc mam nadzieję, że teraz się nie pojawi nagle znikąd i nie powie... Cześć, runda druga, a Troczek ma 17 naboi. Straciłem na tym tyle naboi, że to szok. Ale przynajmniej teraz mamy nowe doświadczenie i wiemy... Safe house? Przynajmniej wiemy, jak walczyć z tego typu przeciwnikami. Torba na biodra, dwa kolejne sloty, moi drodzy. Kolejne. Czy ja tutaj coś mam? Klucze, nie. Dobra, czyli zapis. Kurczę, zobaczcie, już mamy prawie 40 minut odcinka. Nie chciałem tego. Czy ja mam ubrudzoną krew? Znaczy, To żeś teraz, Troczek, powiedział. Myślałem, że ten czerwony pasek na pistolecie to jest krew. A jednak nie. O, ciasne pomieszczenia. No i gdzie jesteś? Czyżbyśmy wyszli na zewnątrz? Jesteśmy... Tak jak notatka mówiła. Jesteśmy na parkingu policyjnym. To dobra ucieczka, co? Police. Stop. Police. Get on the ground. Kto wie, to wiecie. Propsiki dla was. Ciekaw, co tutaj będzie trzeba zrobić. He, Troczek, chcesz coś? Kartę znajdź! O nie, jeszcze piesek. Cześć! Cześć, czysteniaczku! Ojej. Nie, śmierdzi ci! O nie, jeszcze pistolet! No czemu on wypuścił pistolet? O! Kto nam pomógł? No. Lower it. FBI. Ada Wong! Sorry. Thank you. Tak bez skrupułów. Yep. A, czyli ona mnie obserwowała. What's going on here? Sorry, that information's classified. Where you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. No chciałbym, wiesz? Muszę przejść za tą bramę.
I mnie już nie ma. Miami, wiesz, Vespucci Beach, ja spadam stąd. A, czyli musimy za nią iść. No to super. Idziemy za nieznajomym, ale zgaduję, że to jest Ada Wong, moi drodzy. Zgaduję, że to jest Ada Wong. Czy to dobrze, czy dobrze zrobię, pójdę idąc za nią? Nie wiem. O, handgun bullet. To dobrze, poczekajcie, muszę to przerzucić tak do przodu, bo to tak, wiecie, brzydko to wygląda. Mapa komisariatu, piwnica B1. Nie no, zobaczcie. Zachęcające. Strzelnica. Fajnie. Pomieszczenie z generatorami. No, spoko. Kostnica. Nie no, super. Psiarnia. Jej. Zapowiada się zacnie. Kolego, śpi, proszę. Gdzie? A. Więzienie. Jeszcze pomieszczenia w więzieniu nie zbadałem. Cześć. Tutaj też koledzy śpią. Cześć. Nie bój się, mordeczko, ja ci nie chcę przeszkadzać. Wiem, że głodny jesteś. Kto to? Nie wiem, od czego to jest, ale później się dowiemy. Ale się dzisiaj wkręciłem, moi drodzy. Mogę grać jeszcze chyba z 2 godziny. A ty, kolego, to kto? Hey, I don't believe it. A real human. A ty to kto? Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Ktoś tu idzie. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage. Believe me. Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out. Shit. Chyba ktoś tu idzie. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh my god. Who is that? It's just me. Boże. So you can put that thing away? No nieźle. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? Ben? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. No właśnie. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Ada. Ada Wong. James. James Bond. Ale oh my god. Ja chyba wiem, kogo to była ręka, moi drodzy. Korba. Zobaczcie, korbę znalazłem. Coś, co było mi potrzebne, gdzie indziej. Wytyfy, co to? Potrzebuję 2 bezpieczników jakichś. Okej. What in the world? Ale wiecie, kogo to była ręka? Mam nadzieję, że wiecie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to się dowiecie w najbliższych odcinkach, moi drodzy.
Mamy już ponad 45 minut nagrania. Mam nadzieję, że taka długość wam się podoba. Mocno... Mocny odcinek dzisiaj wyszedł. Naprawdę mocny. Wyjdziemy tylko z tej piwnicy i przejdziemy sobie dalej. I na dzisiaj chyba zakończymy zabawę. Ja cię kręcę. Dobra, moi drodzy. To ja na razie kończę. W tym miejscu, ubrudzony cały jak świnia. Kończymy. Nie mamy amunicji praktycznie do większości, tylko pistolet nam został. Na full załadowany. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zachęcam do pozostawienia łapeczki w górę. Do skomentowania. No i zachęcam również do wpadania na kolejne premiery z gry Resident Evil 2. Ja byłem Troczek. A to była naprawdę chora przygoda dzisiaj na posterunku policyjnym. Dziękuję wam za obecność. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.